Są pewne, są pewne podświadoma, autosabotujące mechanizmy, które, które w nas działają. Niektóre nazwy brzmią dziwnie. Na przykład nazywa się to wewnętrznym dzieckiem. Jest hipoteza, oczywiście w psychologii większość tego typu hipotez, ona jest miękka i ona też posługuje się pewnymi metaforami, że posiadamy wewnętrzne dziecko. No jest, jest hipoteza wewnętrznego dziecka. Mamy w sobie dziecko, mamy w sobie siebie, w stanie obecnym, i mamy siebie starszego, jakieś wyobrażenie o, o sobie w przyszłości, i to wewnętrzne dziecko nam, nam przeszkadza. Czyli to nie chodzi o to, że jakieś niezałatwione problemy z przeszłości, bo to nie jest takie proste, tylko pewne schematy działania, które wynieśliśmy z dzieciaka i będziemy je zawsze powtarzać. Przykładowo masz sytuację w domu, to, to powtarzam kilka takich bardzo specyficznych, specyficznych ścieżek, którymi nasza, nasze schematy postępowania idą. Jedną z głównych potrzeb, jakie dziecko ma, takie 8-9, 10-letnie, to jest akceptacja. Żeby było akceptowane przez, przez przede wszystkim rodziców, którzy nadal są najważniejsi jeszcze w tym wieku, przez otoczenie, żeby było przyjęte, że, że jego że wszystko jest z nim w porządku, że jest kochane, że i, i tak dalej. I myk polega na tym, że takie dziecko płacze, a rodzice mówią: Nie płacz, taki duży chłopiec nie powinien płakać. Ogarnij się, otrząśnij się, zrób coś z sobą, nie mazgaj się. I strofują tak dziecko. Niektórzy Oczywiście powiedziałem to bardzo lekko. Tak, nie, bo... idź, idź do pokoju, jak wypłaczesz, to masz wrócić. Ja nie chcę cię oglądać ryczącego, no nie? Niektórzy rodzice robią to tak, taki... albo, a dziewczynki mają być czyste i tak, tak dalej, strafowane, tak, tak, tak. nie mogą się brudzić, muszą być eleganckie, zawsze, zawsze cudownie wyglądać, prawda, na wizytę gości i tak dalej. Chłopcy nie mogą płakać. Są pewne stereotypy. Natomiast myk polega na tym, co się dzieje dalej. Dalej w psychice dziecka pojawia się taki komunikat mniej lub bardziej świadomy, że. Płacz nie jest akceptowany, że my, rodzice, najważniejsze osoby w Twoim życiu nie akceptują płaczu. A szukając tej akceptacji, szukając tego, tego, że docenienia przez rodziców, dziecko kombinuje, no, jest bardzo inteligentne, prawie dorosły człowiek, 8, 9, 10 lat, to jest, to jest jakby myślenie już zbliżone do dorosłego, i, wielome, i, ale potrzeba jest nadal dziecięca, tej, tej akceptacji. No i dziecko zacznie szukać tej akceptacji i zauważenia w inny sposób, bo zamiast płakać, będzie tłamsiło to uczucie płaczu i zacznie rozrabiać, nie wiem, uderzy kogoś, w, w, wyrzuci coś, zwróci uwagę rodziców, i w końcu znajdzie taki sposób, który sprawi, że rodzice zwrócą na niego uwagę i będą go akceptować. I, i będzie na przykład przyjmiewał, albo zacznie opowiadać głupie dowcipy e, i tak dalej. Jakby są, są różne, czasem toksyczne, a czasem pozytywne nawet sposoby na zauważenie. Ale ten sam cel zawsze jest. Ale, tła, hmm. ale, ale pierwotnie od, rezygnujesz z odczuwania pewnych uczuć. Żeby być akceptowanym, i zaczynasz szukać drogi obejścia do akceptacji. Mhm. I teraz ten schemat postępowania, on ci zostaje, bo on się utrwala. On się utrwala w wieku 8, 9, 10, 11, 12 lat. Te schematy się bardzo łatwo utrwalają, te schematy postępowań. I teraz wyobraź sobie, że to, to jest jeden przykład, który powiedziałem, tych schematów takich subtelności, takich małych tak obejść, które mamy, mamy mnóstwo. mnóstwo. I teraz jesteś na studiach. Dajmy na to. I piszesz sobie. Yy, piszesz sobie licencjat. Mhm. I jesteś inteligentny, chwalony. Te oceny są, jakie są, ale, ale, ale wiesz, że da Bez problemu, bez problemu. Zrobiłeś licencjat w ogóle z wyróżnieniem miodzio, tak. Rewelacja. Wszyscy chwalą. Mówią, kurde, książka, to się na książkę nadaje, Rewelacja. No to super, no nie? Bardzo fajnie. Zostałeś pochwalony, jest akceptowany. Czyli metoda, którą robiłeś. Ja robiłeś go na ostatnią chwilę, w ostatnich dniach go zrobiłeś. Jeszcze tam na wielkie oczy parę rzeczy pozałatwiałeś, no ale poszło. Rezultat jest spektakularny względem ilości wysiłku, jaki został poświęcony. Więc biorąc ten model i idąc na magisterkę, stwierdzasz: Ok, magisterka to będzie to samo, troszeczkę więcej. Czyli będzie trzeba o ten jeden dzień więcej, tak, dwa tak. dni więcej. Dwa dni wcześniej zacznę. Myk polega na tym, że nagle nic się nie wychodzi. Nic nie działa. Prokrastynujesz. Zaczynasz odwlekać. Dlaczego? Dlaczego? Skoro wiesz, jak coś zrobić, bo już zrobiłeś wcześniej, masz model, Aha. wyszło coś, to nagle na magisterce, nagle na magisterce, osi coś osiadasz na laurach, nie wiem, co, co się stało? Mhm. Odwlekasz. Po prostu, nie wiem, zaczynasz grać, uciekać w jakieś gry, nie wiem, iść na imprezę, masz, masz do wyboru. Iść na imprezę, czy masz ostatni deadline z ostatnich deadline'ów, no nie? Eee, na imprezę, no nie? Na no, tej zasadzie. I, I co się stało? O co chodzi? No to, to nie jest racjonalne. To, to, nie. to nie jest w żaden sposób racjonalne. To jest nielogiczne, to jest bez sensu. Z tej perspektywy, ale jak sobie przeanalizujesz pewne schematy postępowań, to może się na przykład okazać, że twoje wewnętrzne dziecko w pierwszej odwołuje się tylko do wewnętrznego dziecka teraz, a może to być jeszcze inny jakiś problem, ale twoje wewnętrzne dziecko w pierwszej sytuacji mogło być poprzez ten cały licencjat bardzo mocno ignorowane, i mogłeś ponieść ogromny koszt, i teraz wewnątrz siebie, to wewnętrzne dziecko się buntuje i, i zaczyna sabotować. Nie, ja chcę robić coś innego. I, I podświadomie zaczynasz sam sabotować swoje, swoje działania. Osiągnąłeś jakiś sukces, zostałeś, zostałeś u, ukoronowany, stwierdziłeś, dobra, y, można zluzować teraz i to zluzowanie ci zostaje. To, to Jakby podświadomie sam zaczynasz sabotować, bo ty już to zrobiłeś. To już jest, to już, już, nie potrzebujesz więcej. Już udowodniłeś sobie, że jesteś szefem. Już udowodniłeś sobie, już, już osiągnąłeś to, co chciałeś. Już, już nie trzeba się dalej, mhm. dalej wysilać. Ale żeby do tego dojść, żeby popracować nad tym, trzeba się nad tym skupić. to, to już mówię o bardzo zaawansowanej pracy. Mhm. I to wielowymiarowi, oczywiście, tak jak mówię. Temat wewnętrznego dziecka jest jeszcze taki, który jesteśmy w stanie na podcaście omówić, wyjaśnić. On jest zaawansowany, ale on jeszcze, jeszcze. Do ogarnięcia, jest, jest, tak powierzchownie jak porozmawiamy. Jest, jest do ogarnięcia.